Jest niedziela, dzień targowy w Dąbrowie Górniczej. Jadę właśnie obok targu. Pierwsze z takich newralgicznych miejsc tutaj przejście na ulicy Poniatowskiego. Tutaj często jest tak, że troszkę trzeba odstać, aż znajdzie się miejsce, aby ruszyć. Zresztą cały ten odcinek też do ulicy Twardej trzeba bardzo uważać na pieszych, bowiem piesi mogą w każdej chwili wtargnąć nam przed nasz pojazd. Skręcam teraz w ulicę Twardą. Ulica Twarda jest ulicą jednokierunkową. Widzimy tutaj bardzo ciasno, stąd też taka, a nie inna organizacja ruchu w tym miejscu. Bardzo dużo tych samochodów to są pojazdy tutaj osób handlujących na targowisku. Obok po lewej stronie są także na prywatnych pozycjach parkingi. Także tutaj także na tej ulicy Twardej jest bardzo duży, jest, no może nieduży, jest spory ruch pieszych. Też na to trzeba uważać, aby gdzieś za któregoś z samochodów nie pojawił nam się nagle pieszy na jezdni. I skręcimy teraz w lewo w ulicę Łańcuckiego. Tutaj na ulicy Łańcuckiego jest zakaz parkowania. Niestety na prawej stronie zawsze w dzień targowy jest tutaj bardzo dużo parkujących pojazdów. No i dochodzi teraz do sytuacji, że ja wyjechałem z drogi podporządkowanej, pojazd wyjechał z posesji. No i trzeba się było jakoś minąć. Trzeba było, ja wykorzystałem, miałem lukę po swojej prawej stronie, więc z tej luki skorzystałem. No i tak się tutaj właśnie trzeba omijać. Po ominięciu ostatniego z pojazdów wracam na prawy pas i kontynuuję swoją jazdę.